Opowiadanie Wiedźmin Fantazja, odcinek 24, gra o tron. Bawi, komentuje, opowiada, tworzy Malczu Mistrz. Zapraszam do słuchania. No moi kochani, skończyliśmy obrady, także ja bym teraz chciał pomówić sobie z Geraltem z Rivii oraz z czarodziejem Michałem, moi mili kochani. Bardzo was proszę, reszta niech się uda do swoich komnat. Reszta niech się uda do swoich komnat. Odpocznijcie. Nazajutrz pozwiedzamy sobie królestwo, miasto Minas Tirith. A teraz chciałbym po prostu porozmawiać sobie z Geraltem i z Michałem, dobrze? Czyli z Malczem Mistrzem. Dobrze? Dobrze, Aragorn. Dobrze, Elrasie. Dobrze, Aragorn. Kilkaset minut później. Chodźcie, chłopaki. Chodźcie na słówko. Słuchajcie. Geralt. Czarodzieju Michale. Mi chcę powiedzieć tak. Macie u mnie dozgodną wdzięczność. Po wsze czasy, na zawsze, w nieskończoność. Macie dozgonną wdzięczność ode mnie, od całego Gondoru, od całego Śródziemia. Naprawdę to, co zrobiliście, to było nieziemskie. To, co zrobiliście przed Minas Tirith, to było po prostu nieziemskie. Szefie, królu Aragornie II, Elrasie, słucham, Geralt. Mów. Królu. Tak z grubsza zdeczka zniszcza. O co kurde królowi chodzi? Do konkretów proszę przejść. Słuchajcie. Akurat trochę przeziębiony jestem, nieważne. Słuchajcie. Czarodzieju Michale. Geralcie. Mam dla was misję wewnętrzną. Zanim po prostu wyruszycie na pierwsze krucjaty Śródziemia, żeby zdobyć te kule mroku, te pięć kul mroku, żeby odblokować to lustro mroku, lustro Ezela, żebyśmy to lustro zdobyli i mieli przewagę czasową nad Ezelem, po prostu wiecie, to lustro nam się przyda. Ja to lustro potrzebuję, żeby po prostu mieć kontrolę nad tą całą sytuacją, z tą całą wojną. Po prostu musimy wyprzedzić o krok tego skurczysyna pierdzielonego. Po prostu musimy i koniec. Oczywiście, król Aragornie, zrobimy co w naszej mocy, żeby zdobyć wszystkie pięć czarnych kul ze wszystkich pięciu mrocznych wież i w ogóle. Słuchajcie, bo ja wam tak powiedziałem, że wiecie, chodzi o to, że potem jeszcze będą narady, to wiem, powiem wam oficjalnie, ale tak nieoficjalnie, to jest tam każda wieża jest broniona przez czarnego maga, tak? Jak to? To nie stoją same, tylko warownie? Nie, słuchajcie, tam każdą wieżę bronią czarni magowie. Najpewniej, jeśli się do nich zbliżycie, jeśli wejdziecie do maksymalnego poziomu na samą górę do nich, to oni pewnie się teleportną do głównej twierdzy Motor. Co nie? Że jak? No tak, ta twierdza tych czarnych magów nazywa się Motor. Motor. Taka głupia nazwa, tak to nazwaliśmy, bo siarką tam jedzie jak cholera wie co tam jeszcze robią. Wiadomo, pewnie gobliny, orki pędzą, kurde, bimber z sików, nie wiadomo z czego, kurde. Dokładnie.
Ale słuchajcie, zanim zaczniecie, ja mam dla was zadanie. Słuchajcie, moglibyście dla mnie wyłowić, odnaleźć pewnego... Schodzą mnie po prostu słuchy, że na moim dworze po prostu są jakieś niuanse, po prostu chce ktoś mnie wysiudać i po prostu chciałbym sprawić, żebyście tego kogoś, kto chce mnie wysiudać, po prostu żebyście wytropili i zawczasu mi dali cynk. Ja tam się rozprawię, ukaram. Po prostu chcą mnie zrzucić ze stołka. Jakieś gnidy pieprzone chcą się do mnie dobrać po prostu. Rozumiecie? Rozumiemy króla Rogotnie, rozumiemy. Czyli po prostu jakiś szkodnik królewski, tak? Dokładnie. I tak, że tak zapytam, to żona zdrowa, Arwena, żona zdrowa, syn zdrowy, zdrowi. Bo jakby co, królu Aragornie, to ja mogę uleczyć poprzez aurę, poprzez telepatię, albo poprzez zbliżenie się moimi rękami na pewną odległość od osoby, po prostu, albo poprzez dotknięcie głowy i wypowiedzenie zaklęcia Ducha Świętego, Expolia Maculis Sanctus, i po prostu tak rękami też leczę umysł, poprzez głowę, narzędy wewnętrzne, choroby wewnętrzne, tak, bo to wie pan. Wiadomo. Przydasz nam się, Malczu, nie martw się, przydasz nam się, będzie git, przydasz nam się. A teraz mam zadanie dla was, wytropcie dla mnie tą mędę gnidę, która sieje fałszywy wizerunek na mój temat. A co dokładnie wieszczą złe mędy, pędy i w ogóle, o królu Aragornie. Słuchajcie, oni pieprzą, że ja zdradzam żonę. Ja kurwa nie wiem, co z tym zrobić, bo to naprawdę, ja pierdziu. Arwena cała poddenerwowana chodzi. Ja jej tłumaczę, złotko, kochanie. Kochanie ty moje. I tak dalej, i tak w kółko. No, po prostu wytrapcie tego dziada, jak możecie. Ty, Geralt, użyj swoich sztuczek. Ty, Malczu, też tam coś podziałaj. Pogadajcie z Gandalfem, może Gandalf wam też pomoże. Albo Legolas. No, w każdym razie, chcecie, to możecie wtajemniczyć kogo chcecie do tej... spiskowej, niuansowej ekspedycji. Wytropcie skurczybyka, który po prostu zatruwa nasz królewski dwór w Minas Tirith. Dodam tylko, że słyszałem podobno, że gościu nosi żółty kapelusz, żółty cylinder? A ja widziałem takiego, tam szedł taki cwaniak. Jak to widziałeś, Geralt? Gdzie widziałeś? No widziałem, wchodził na salę, kurde. Z nami wchodził na salę, taki żółty kapelusz miał, taki żółty cylinder i jeszcze miał takie piórko, pawie. Ty! Właśnie on też miał takie piórko, bo tak mi opowiadał, to też podobno takie piórko pawie miał. Czyli Geralt, widziałeś gościa? No widziałem! Taki karaszan zasrany jakiś tam, taki gówniak, jak gówniarz jakiś, nie wiadomo co, cały, te gówniarze to takie całe, wszystko jedno i to samo, oprócz mojego synka, oprócz czarodzieja Michała, ale wszystko jedno i to samo, kurde, się nie ma, wytropimy dziada, zrobimy porządek, będzie git, Aragorn, będzie król Erlasie, niech się król nie martwi, będzie git. Dobrze, Geralt. Czarodzieju Michale, jakbyś mógł, to przejdź się do mojej żony kiedyś tam
jej ulecz kostkę, dobrze? Dobrze, teraz się przejdę. Oczywiście. Ja się przejdę z tatą Geralt. Ja się przejdę sam tu. Spokojnie. Dam ci przewodników w jedną i w drugą stronę, a potem odprowadzą cię do twojej komnaty i będzie git. Okej. Okay. A od jutra będziecie tropić żółtego melonika. Pan w żółtym meloniku wkrótce nadchodzi. Dobra. Kilka chwil później. Już w komnatach Arweny. Dzień dobry królowo, z tej strony czarodziej Michał. Ja do leczenia kostki, kochana. I się kochana nie martw. Masz dobrego męża. My z tatą Geraltem gadaliśmy. My masz dobrego męża. Będzie git. Och, mówisz tak kochaniutki, to dobrze, to uleczmy tą kostkę, no tą tutaj lewą kostkę, bo mnie bardzo boli. Zbliżywszy dłonie do kostki Arweny, skupiłem moc swą i wypowiedziałem: Expolia maculis sanctus. I po chwili już Arwena cała szczęśliwa i już się radowała. Kochany mój! Zdrowicielu, Jezus Maria, mnie ta noga bolała od bardzo dawna. Jak ty to, człowieku, wyleczyłeś? Człowieku, rewelka! Czarodzieju Michale, rewelka! Dziękuję ci za wyleczenie mojej nóżki. Dziękuję ci, kochany. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze. Ja już tyle wystarczy. Ja się udam do swoich komnat, a pani niech ucałuje swojego męża, bo męż mnie o to poprosił, dobrze? Oczywiście, czarodziej Michale, oczywiście. Jesteście u nas zawsze mile widziani. Odpoczywaj, czarodzieju Michale, odpoczywaj. Do usłyszenia. Do następnego odcinka w poszukiwaniu żółtego melonika.